Teraz sprawdzimy, czy taran jest szybszy od pułapki. 3, 2, 1, go! Nitro, poszedł! Woohoo! Czy zostanie zniszczony przez tarana? O! Cześć, z tej strony Farrell, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, jesteśmy świeżo co po aktualizacji 6.10, w której dodali nowe tryby oraz nowy pojazd o nazwie Taran, który będziemy w dzisiejszym odcinku właśnie teraz testowali. Moi drodzy, zanim przejdziemy do testowania pojazdu, mam dla was pewien komunikat. Jeżeli podoba wam się moja twórczość i chcielibyście w jakiś sposób mnie wesprzeć, oczywiście za darmo, wystarczy, że wejdziecie w zakładkę sklep z przedmiotami, później w prawym dolnym rogu klikniecie wesprzyj twórcę i tutaj musicie wpisać moją nazwę. G, A, M, I, N, G, W, I, T, H, F, A, R, L, L. A co ja z tego będę miał, jeżeli kupi 50 osób po 1000 V-dolców, ja z tego dostanę około 20 dolarów. Prawdopodobnie będzie również to wypłacane w V-dolcach, was to nic nie kosztuje, a jeżeli kupujecie V-dolce, fajnie by było, żebyście po prostu wsparli mnie jako swojego twórcę. Alright, lecimy w poszukiwaniu naszego tarana. Ciekawe, czy on będzie gdzieś po prostu rozstawiony losowo na mapie, czy też będzie pojawiał się, jak rzucimy jakiś przedmiot, wiecie, na przykład jako stadion, ale mi się wydaje, że będzie losowo stał. Na golfowym gniazdku powinno coś takiego się z pewnością pojawić. Powiem wam, że z góry nic nie widzę. Jest! Są! Są, moi drodzy! Są! Wow! Dodatkowo zrobiony jest jakiś tor, więc dzisiaj jest... jakiś odcineczek może się pojawić z wyścigu. Dobra, pal gumę tym od razu. Czekaj. O! Hohoho, bracie! Dobra, moi drodzy, zaczynamy testy. Zaczynamy testy, Farrell szybciutko buduje platformę. Zobaczymy, ile taran przebija ścian. Taki test numer jeden. Dobra, wsiadaj. Ciekawe co, ile mu się te nitro ładuje. O, dobra, już jest. Nice, uwaga. I 3, 2, 1, ogień. Łatwo. Łatwo, mordo. Łatwiutko. Zobaczmy przez dwie ściany. Aha! Tak się możesz trzymać z tyłu, kozak. Dobra. Okej, najedźmy. Dwie ściany, uwaga, próba numer dwa. Powiem wam, że trzeba powiększyć platformę. Albo nie, nie powiększymy platformy, tylko po prostu postawimy sobie bliżej ściany. Czyli przez cały okres, że tak mogę powiedzieć, kiedy działa nitro, możemy przebijać się przez ściany. Na to wygląda. Zrobimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, sześć i siedem. Jestem ciekaw, czy będzie to miało znaczenie, jeżeli ściana jest po prostu z innego materiału. Dobra, moi drodzy, mamy 7 ścian metalowych, drewnianych i ceglanych. 3, 2, 1! Dobra, wiemy, że 6 ścian rozwala. Teraz zrobimy sobie troszeczkę to inaczej. Może nitro nacisnąłem za wcześnie i uda nam się faktycznie może 7 zniszczyć. Zobaczmy teraz kamienne. 3, 2, 1. Tak jest. Nawet powiem wam, że możliwe, że 8 rozwali. Ale nie ma ręcznego. Nie ma ręcznego wkładziku, szkoda. Dobra. 3, 2, 1. Boom. Nie. Jednak 7. Dobra. Moi drodzy, wiemy, że maksymalna ilość ścian, którą przebija taran, równa się 7. Aha, działa. Właśnie chciałem zacząć. Można zdobywać punkty? Można. Ale zrzuca nas z tego, okej. Czaję bazę, czaję bazę. Launchpad mamy sprawdzony. Uciekaj. Dobra, nice. Zrobimy sobie jeszcze jeden teścik. Tym razem postawimy sobie ścianę. Schody. 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 Schody.
w ten sposób. Ściana, ściana, ściana. Dobra, no to co, jedziemy. Niech się naładuje tylko nitro. 3, 2, 1. Powiem wam, że bardzo szybko ono się ładuje. Dobra, jedziesz. Nie ma to znaczenia. Jedzie sobie jak chce. Teraz, moi drodzy, lecimy na golfowe gniazdko i mam bardzo fajny pomysł. Ustawimy sobie autka w rzędzie i zobaczymy, ile samochodów, wózków golfowych dokładnie potrafi taran po prostu odrzucić na bok. To będzie bardzo ciekawe. Sprawdźmy sobie teraz, jak działa też nasz taran na lamę. Czy rozwali ją, czy po prostu się o nią zatrzymamy. I jak działa również na zrzut, bo to też jest ważne. Czy zostanie zniszczony przez tarana? Nie. Zrzut jest nieśmiertelny. Od razu sobie sprawdzimy zamrażacz. Zaraz sprawdzimy sobie, czy możemy duchem jeździć. Skakuj, baby. Zobacz, na kostkach lodu, chłopie. Kozak. O! Zobacz, co się dzieje. Na kostkach lodu jest wariacja straszna. Zobacz. Jakie drifty. Uwaga, wózek golfowy. Tego się nie spodziewałem. On nie przestawia wózka golfowego. Zobaczcie. Więc nie ma nawet sensu ustawiać ich jak najwięcej, bo jak widzimy, wózek golfowy jest nieczuty na naszego tarana. LOL. Dobra, sprawdźmy sobie teraz lamę. A myślałem, że zrobimy taki sobie teścik, ile wózków przebije, a to tylko przebija ściany. Lama to została pięknie zjedzona, że tak powiem. Okej, zróbmy jeszcze coś takiego. Cyk, pasażer. No. Aha, jeszcze raz padliśmy w drifta. Oh no. Wiem co chcecie, żebym przetestował. Rozpędził się na maksa i wjechał w drifta. Tak jest. Ale zobaczmy pierw, czy można duchem jeździć. Dobra, możemy jeździć duchem. Super, elegancko. Duch na kładzie i heja. Dobra, dawaj teraz tutaj wywiad. I nitro, poszedł! Woohoo! 2, 1. Dawaj, dawaj, lecisz! 3, 2, 1, lecisz! Pięknie. Sprawdźmy, jak porusza się taran też po wodzie, bo to jest, mi się wydaje, też w miarę ciekawe. Ej, gościu, czekaj na mnie! Dobra, jedziesz, gościu? No powiem wam, że dobrze sobie radzi jak po wodzie. Ej, naprawdę dobrze sobie radzi. Zobacz, co się dzieje. Spoko. Spoko to zrobili. Poszedł Kolco Stadion. Woo! No, no, no! Why? Jak widzicie, na Tilted Tower na lawetach przyjechały. Super, myślałem, że tylko gdzieś tam koło rozdrożu w rupieci będą stały, ale widzimy jednak nowe takie małe mini biomy, gdzie one się respą zostały wprowadzone do gry, co mnie bardzo cieszy, że nie trzeba po całej mapie ich szukać. Dobra, zrobimy kolejną próbę. Zrobimy może w tą stronę, patrzcie. Może akurat uda nam się trafić w pułapkę. Stój, stój, stój! Uciekaj! That close. Dobra. Kozak. Kozak. Taran przebija nawet pułapki. Jest szybszy od pułapek. Patrzcie na to. No może nie w ten sposób, ale ledwo coś się udało. Ej, nie wierzę w to. Teraz, no niestety pułapki nie będą już takie OP. To co, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, ponieważ około 60% wyświetleń pochodzi poza mojego kanału. A nie ukrywam, chciałbym, żebyś dołączył do mojej rodzinki. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły oraz glitche, jak przetestować nowy pojazd, oczywiście piszcie w komentarzu. Najciekawszym przypnę serduszko. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Yo! Zobacz, co się dzieje.